Witam Was na kolejnym moim filmie na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przymiotów ekonomicznych. Całość mojej oferty możecie naturalnie znaleźć na stronie internetowej zadaniaprojekty.pl. Tam są również zasady współpracy ze studentami. Udzielam tej pomocy różnym studentom z polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań z przedmiotów ekonomicznych, ale na termin. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, możecie pisać od razu na adres mailowy zadania@projekty.pl. Tam załączacie pliki. Gdy będę miał możliwość, na pewno do Was odpiszę. A dzisiaj Wam chciałam pokazać z ekonometrii, z programu GRED. Coś takiego może i prostego, ale jak statystyki opisowe, jak sprawnie, szybko wygenerować. Można je wygenerować, jak mówiłam pewnie na innym filmie, w programie MS Excel, ale tutaj, jeżeli już pracujemy na Gredlu, no to również można wziąć statystyki opisowe. To, co nam bardzo sprawnie po zaznaczeniu zmiennej i wybraniu prawego klawisza wyskakuje jako statystyki opisowe, to jest jakby takie kompendium tego, co nas może interesować. To znaczy, ile wynosi przeciętna wartość, mediana albo w tym momencie minimalna, maksymalna, czyli zakres. Mamy też odchylenie standardowe podane dla danej zmiennej. Można też określić, czy dana zmienna ma dużo, czy też małą zmienność, czyli czy może być przykładowo potencjalną zmienną o odpowiedniej dużo zmienności. Mamy też również asymetrię zwaną skośnością, kurtozę, która mierzy nam w tym momencie spłaszczenie lub wysmukłość rozkładu danej zmiennej. Percentyle, czyli w tym momencie, które mówią o tym wartości, o pięciu najniższych wartościach, o 95%, czyli w tym momencie o tym, że powyżej tego percentyla 95 tylko 5% zbiorowości ma wartości powyżej takim ogonie jakby prawym 1,5035, o zakresie kwartelowym i o jakich liczbach brakujących. Także ja kończę omówienie tego zadania. To jest taki element jakby dodatkowy, który może być zawarty w pracy albo po prostu pozwalać nam na opisanie naszej badanej zbiorowości. Jeżeli potrzebujecie omówienia swoich projektów zaliczeniowych, czy też projektów po prostu do prac magisterskich, jak najbardziej mogę Wam pomóc. Odpiszcie od razu na zadania@projekty.pl, a gdy będę miał możliwość, na pewno do Was odpiszę. Subskrybujcie kanał, subskrybujcie ten film, udostępniajcie moje filmy znajomym na Facebooku czy na forach internetowych. Sami korzystajcie z przygotowanej przeze mnie listy playlist, a gdy będę mogła, to na pewno będę tworzyła kolejne filmy. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zachęcam do nauki. Program Gretel nie jest taki zły do nauki, jest bardzo w miarę prosty, intuicyjny. Polecam.